Halo, halo, dzień dobry, proszę Państwa, Round of 8 WCS-a, ostatniego WCS-owego, Dreamhackowego w Austin. Lecimy z grą Mana kontra Snut, ale zanim zaczniemy tą grę, chociaż która się już zaczęła, wy klikacie na link w Allegro w opisie, jak zawsze, pamiętajcie, to jest taka normalna rzecz, odpalacie filmik na YouTubie, macie link na dole do Allegro, klikacie w ten link na Allegro. Ja jestem szczęśliwy, wy jesteście szczęśliwi, kotki są szczęśliwi. Jak coś fajnego znajdziecie, to kupujecie. Nie musicie bezpośrednio kupić się z tego, co znajdziecie na tym linku. Możecie kliknąć w link i w wyszukiwarkę Allegrową też wpisać coś i fajnego kupić. A my lecimy do gry Snut kontra Mana. Po stronie lewej w kolorze czerwonym jest Snut i jego przynikiem jest Liquid Mana, czyli bratobójcza walka Team Liquid w Round of 8. No to już zaczyna się robić troszeczkę ciekawiej. A cóż tutaj mamy ciekawego na dole? Nic, na razie blokowanie ekspansji. Darkness Sanctuary, jedyna mapa dla czterech graczy od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Kiedy ja mówię od bardzo dawna, naprawdę mam na myśli od bardzo dawna. Nie pamiętam, kiedy była mapa jakaś dla czterech graczy ostatnio grana. Wszystkie lokalizacje startowe są możliwe jak najbardziej. No i teraz, gdyby to były lokalizacje jeden na drugim, to dosyć, to są najdłuższe, są poprzeczne, prawda? Drugie najdłuższe to jest jeden na drugim, a jeden obok drugiego to są te najkrótsze drogi do przebiegnięcia. Mana już wie, gdzie jest przeciwnik. Przeciwnik niedługo będzie wiedział, gdzie jest mana, więc będziemy grali. Mana standardowo mają zawsze największe problemy z Zergiem. Przynajmniej tak miał. Największe problemy z Zergiem. Na jego PvP było dosyć solidne, co widzieliśmy. Wygrał z Nibem 3-0. Jej, mana! No a teraz byłoby jeszcze fajnie, gdybym zmienił... O, właśnie, to schował. A teraz kolejna mapa... Już leci. Zapomniałem swoją twarz schować. No niestety to są uroki nagrywania na laptopie. Przy czym muszę przyznać, że na laptopie bardzo fajnie mi się tutaj nagrywa. Nagrywam w 30 fpsach. Nie dlatego, że komputer 60 fpsów nie pociągnie, tylko nagrywam w 30, ponieważ chcę, żeby to było jak na, no, na medium może być. Żeby było jak najmniejsze, powiedzmy sobie to tak, żeby jak najmniej to wszystko ważyło, bo ciężko jest mi to wysłać. I tak te filmy, które teraz nagrywam, będą się wysyłały ze 3 dni, myślę, z tych Karaibów. Próbowałem streamować, to łączyło mnie z San Diego, więc trochę daleko stąd. Nie ma opcji, żeby streamować, po prostu nie ma takiej opcji. Speed na lingach, ładnie, do tego mamy dorzucone troszeczkę dronek. Przyjęcie trzeciej bazy, no i tutaj Snut popełnił trochę błędów, czy błąd. Trzecia baza Snuta jest w coraz bliżej bazy Many. Coś takiego przeciwko Terranowi skończyłoby się bardzo, bardzo źle. U Protosa może być różnie. Ciekawi mnie, jak cała ta rozgrywka będzie wyglądała. Coś skrzykło mi tutaj z tyłu, nigdy nie lubię, jak mi coś skrzecze. I upgrade dla adeptek ze strony Grzegorza. No i proszę bardzo. Niech sobie upgrade dla adeptek będzie, rozwali... Nie wiem, co to za wieża, ale wieżę rozwali, spadnie tam, gdzie trzeba. Darkness Sanctuary, wydaje mi się, że to już jest ta trochę poprawiona wersja, która nie jest aż tak bardzo, bardzo, bardzo ciemna. Ja miewałem na tej mapie problemy z ZVZ, bo nie widziałem, które lingi są moje, które lingi są przeciwnika. Nawet jak miałem ustawione grafikę tak, że miało być wszystko na maksa. Ten... Jak to było na maksa? Co się nazywało? Świeciły się winlingi maksymalnie, jak się tylko da jednostki kolorem. I tak nie widziałem, i tak nie wiedziałem. Okej, dobrze, zobaczmy. Metabolic Boost skończył się już robić. Dobrze. Okej, okay, Roach Warren w drodze usnuta, 12 lingów. Oj, ja tutaj widzę agresję. Ja tu czuję nosem jakąś agresję ze strony Snuta, albo próbę przygotowania się na agresję Polaka. Podwójny Stargate jednak jest postawiony. Oj, Grzesiu, czy ty zagrasz teraz dużo Feniksu? Na przykład, Feniksy był tutaj dobrym pomysłem. Może Oracle, chociaż podwójny ciężko. Voidy nie myślę. Byłoby fajnie zobaczyć Voidy, ale nie myślę, żeby to było. W ogóle ma na tej, tak jak widzę, patrzę, jak grał w te PvP. Tak trochę, żeby swój styl miał, coś w tym stylu. Podwójny Stargate ze strony Many ustawiony. Upgrade dla adeptek i właśnie skończył się robić. Teraz można spróbować zaatakować piątka. Roachy jest. Tu na pewno uda się jednego Queena zabić. Tego jesteśmy pewni, że jeden Queen padnie. Drugiego też pogoni. I co jest jednak... przeskoczył. Halo. Oj, przeskoczył troszeczkę źle, bo wpadł prosto w lingi. Też te lingi już się też wycofują. Teraz czeka Snut na Roachy, które powinny zaraz się pojawić. Drugi Queen zabity. Ej, no nie jest źle na razie. Dwa Queeny zabite. Jeżeli jeszcze parę Harvesterów tutaj zabije, to ujdzie to. Zobaczmy, dwa Queeny zginęły i 13 lingów za 6 adeptek, do tego zablokowane wydobycie przynajmniej na chwilę.
No dobra, nie było idealnie, ale nie było też tragedii. Te blokowanie wydobycia było ekstremalnie, ekstremalnie ważne. Dobra, ja muszę się jak zwykle zestawić tutaj mikrofonem. A w tym momencie adeptki muszą się przygotować do obrony. Podwójne Oracle jest robione. Oracle tutaj bardzo szybko się zajmie lingami. Z roachami będzie troszeczkę dłużej, ale dwie sztuki na raz to też będą miały odpowiednie tempo lania. Do tego nie zapominajmy, że jest odpowiedni upgrade na adeptkach, więc te będą szybciej walczyły. Nie będzie źle, nie będzie źle. Roachy próbują się teraz przebić. Dwójka Oracle jest, już się pierwszy pojawia. Trochę to będzie bolało, mana próbował się zastawić. Forcefield jest bardzo dobrze, ten Forcefield się pojawił. No i teraz mana, pytanie, u góry walczy na razie z lingami, żeby jak najszybciej się ich podbić, żeby adeptki mogły zająć się roachami. No i Snoot teraz się nieźle wpakował. Myślał Snoot, że mana odstawił typowego manę, a tutaj proszę bardzo, taki ząk. Nie tak to miało wszystko wyglądać. Oj, nie tak to miało wyglądać. Okej, Oracle jedno, drugie, ładnie, pięknie, trzecie nawet, wspaniale. Trójka Oracle jest, czas dorzucić sobie jeszcze, no co, kolejne Oracle, to jest ciekawa sytuacja, a zauważcie, że Snoot dopiero tworzy sobie Lair, 6.30 Lair jest jeszcze niegotowy, był ten push roachami, lingami, który całkowicie się nie udał. A mana jak walczył adeptkami, no to przynajmniej zrobił jakąś wymianę armii za armię, Snoot po prostu stracił armię. Najnormalniej na świecie. Teraz adeptki z Oracle to może spróbować zaatakować. Lewą stroną mana już się wbija. Nie wiem, czy zeskautował Snoot. Chyba już zeskautował, bo właśnie się przestawia jednostkami. Ale nie wiem, czy to nie jest ciut za późno. Patrzcie, jak teraz ładnie tutaj będą Queen obrywały. Jeden padł, drugi padnie. I nie, drugi nie padł, ale pamiętajmy o tym, że adeptki wbiły się tutaj w eko. Ale to powinna być miazga tego wydobycia. Jest miazga. 10, 11, 12 harvesterów zabitych. Jeszcze wjazd na dół. Oczywiście, że tak. Chociaż nie do końca musiał tego robić. Gdyby siedział u góry, by blokował cały czas wydobycie, ale świetnie bierze na cel cały czas dronki. Za chwilę przeskoczy na drugą stronę, tam też będzie atakował. Już wiesz i po raz kolejny jest tutaj. Było eko, nie ma eko. Ale Snoot ma teraz przeklapane mana. 58 harvesterów, Snoot 44. Snoot dorzuca plus 1 do ataku. Późno trochę te upgrade'y wszystkie idą. Jeszcze walczy z przeciwnikiem. Zdąży przeskoczyć, dał radę. Dwie sztuki, jedna, ale 27 harvesterów. 27 cholernych harvesterów. Dronek zostało zabitych. I prawidłowo, Grzesiu, prawidłowo tak się leje przeciwnika. I patrzy się, czy on żyje. Tak to miało wyglądać. A my w tej chwili zobaczmy. Przyjmowana jest oczywiście ta trzecia baza. To trochę niebezpieczny moment będzie. Bo Snoot jednak ma trochę więcej tej armii. Mana będzie bronił się przy użyciu Oracle oraz... No jest jeden Immortal. Trójka Oracle, trójka Sentry, pięć adeptek. Oczywiście warpowane nowe jednostki niedługo będą. Ten drugi Immortal raczej nie pojawi się zanim agresja się rozpocznie, ale Shield Battery pokończyło się robić. I to jest dobry znak dla Polaka. Trójka Shield Battery rozwali kamienie u góry i wejście do tej trzeciej bazy będzie tylko i wyłącznie z jednej strony. Szarża na zelotach w połowie gotowa, więc zeloty z Immortalami, jak to ruszy do walki, no to moi mili państwo, nie ma przebacz, Immortale będą padały jeden za drugim, a ja dopiero teraz zobaczyłem i wy też to zobaczyliście, że dopiero jest tworzony speed na roachach, dopiero będą te łapki zwiększające przemieszczać się roachy. Ojoj. Trójka Oracle tutaj, jakby powalczył, to by zabił to. Tylko byś za dużo energii pewnie stracił, to nie byłoby warte, bo wystarczyłoby, że jeden Queen by się pojawił z energią na transfuzję i po zabawie. Można teraz latać, straszyć, skautować, no i sprawiać... O, to trochę tak... Oj, na słowo honoru przeżył teraz. No teraz już nie przeżył, niestety. Piątka zabita, szóstka zabita. Okej, troszeczkę się zatrzymała nam ta gra, umane zaskoczyło plus 1 do ataku. Swarmhosty! Ej, to może być dobre z tymi Swarmhostami. Między bazami, zobaczcie, że to jest z czwartej bazy do maina, można przylecieć Swarmhostami. Zniszczenie ekspansji to byłoby coś pięknego, gdyby oczywiście dał radę takową rozwalić. Speed na roachach, plus 2 do ataku, ładnie, pięknie. Ale trochę się boję tych Swarmhostów, naprawdę boję się tych Swarmhostów. Czego mana tak pilnuje jeszcze? Dobra, ma wizję, to okej, to jeszcze pół biedy. Gdybym miał wizję tak z High Templarami, to bym z lekka zwątpił. Bardziej jakie złotkie klawiorki. Przecudne. Przecudne one są.
No ten niewielki oddział adeptek, nie wiem, czy powstrzyma tą agresję lingów. Powstrzymał. No i w sumie z plus 1 do ataku, do tego jest kolejna dziewiątka Swarmhostów. Jezus Maria, ile tego będzie. Mana będzie miał niezłą niespodziankę. Dołem przychodzą Swarmhosty, Roach'e górą. Mana to widzi, jest pewnie szczęśliwy z tego, że zobaczył same Roach'e na razie, ale się pewnie teraz zastanawia, ej dobra, a gdzie jest reszta armii? Już ją widzi. No i dobra. Pojawiły się Locusty, Force Fieldy rzucone, żeby zablokować trochę ich podejście. Jakiegoś Storma można byłoby rzucić, chyba nie byłoby sensu. Wyląduj tam. Ach, kurde, wylądował u góry, jakby wylądował u dołu, byłoby po problemie tak naprawdę. Ponieważ by Locusty i tak zginęły. Więc pierwsza porcja Swarmhostów nie zadziałała, chociaż Snut ma większą armię od Polaka. To było tylko 8 Swarmhostów, kolejna dziewiątka jest stworzona, więc kolejne oddziały będą szykowały się tutaj do walki. Dużo Swarmhostów, dużo Queenów, troszeczkę tych Roach'y, ale to jest coś, przez co można się przebić. Uwierzcie mi, wiem, bo ja też Swarmhosty grywam, one są takie trochę niewdzięczne. Polowanie na High Templary, mana cofnął je. Okej, okay, jednego stracił, ale reszta grzecznie uciekła. Tu jest duża ilość Queenów, duża ilość transfuzji. Obawiam się, że za chwileczkę atak będzie od góry, tylko Hydry są dorzucone. Mana dorzucił sobie już zeloty. Feedbacki poleciały jak opętane, no i teraz Locusty lądują. Chociaż one padną bardzo szybko pod tymi Stormami. Naprawdę szybko pod Stormami padły. No i problem jest taki Snuta, że mimo, że ma większą armię, ta armia niestety no, nie walczy. Jeszcze od tyłu jakiś zelot się pojawił. To wszystko jest teraz po prostu ubijane. I tyle ubijane, Eko również obrywa. Parę Hydry się pojawiło. To jest ten plus, ale 21 harwesterów u Snuta padło. Ciekawe mnie, ile tych Swarmhostów zginęło. Wiecie co, nawet mógłbym spojrzeć. 4 Swarmhosty, a zostało jeszcze 14. To jest dużo. To jeszcze jest dużo. Piłeczka jest teraz po stronie Snuta i on może Swarmhostami wyjść, spróbować coś zrobić. Problem jest taki, że te Swarmhosty, no cóż, one muszą teraz coś zrobić, bo jeżeli jedna, dwie fale Swarmhostów nic nie zrobią, to mana się odbuduje i będzie po Snucie po prostu. To jest bardzo ważny moment dla Snuta. Są Hydry, są Swarmhosty, Locusty już się pojawiają, już lecą pod biednego Archonika, który niestety nic nie był w stanie zrobić. Dwa Immortale od tyłu, przejście będzie jak najbardziej otwarte. Zobaczcie, że Snut zostawił część sobie tutaj tych Locustów, żeby właśnie zaatakować w takim momencie. Stormy poleciały i to jest problem, bo Hydry w tych Stormach stały, ale Stormy, jak widać, doskonale radzą sobie z Locustami ekstremalnie szybko. Można walczyć, można z tym walczyć. Ma na mniejsze zaopatrzenie armii, ale to nie jest dla niego problem, bo Locusty normalnie nie walczą. Adeptki jeszcze wbiły się w Naturala. 7 harwesterów zniszczonych, ósemka już jest. Będziemy mieli 9, niestety nie, bo zajął się Roachami. Dlaczego się tymi Roachami, Grzesiu, zajmujesz? Nie tym, co trzeba niszczysz. O, Queen chciał posadzić Cryptumora. No posadził, ale zginął od razu. Zeloty Immortale. Zeloty górą, zeloty dołem. Swarmhosty za chwileczkę wyplują Locusty. Już jest i to jest moment, żeby się ewakuować. Od tyłu byłoby fajnie się wbić, co nie? Zeloty zauważyły to i zeloty od tyłu będą się wbijały. O tak. Chociaż nic wielkiego nie zrobiły. 2 harwestery, 3... Zostaw tego złota, wróć, ale fajnie, dobra. Więc to jako będzie zniszczone, kolejne harwestery oczywiście padają, mana dostawia sobie gdzie niegdzie działa, bo działa, no zatrzymają te lokusy przynajmniej na chwilę. No cóż, Roach'e już się pojawiły, więc z nimi tutaj nie ma przebać, chociaż może jednego Roach'a zabije. Zabij! Aaaa, niewiele brakowało. Gdyby plus 3 do ataku było, to by Roach padł, ale nie było, bo gdyby babcia miała wąsy, to by była gender, lub jak to woli, dziadkiem. W sumie te żarty o gender się chyba pokończyły, moda na żartowaniu o tym. Może by tak wlecieć. Gdyby Snut wykorzystał te Locusty do zniszczenia ekspansji, to byłoby tak fajne, ale Snut musiałby wykorzystać te Locusty do zniszczenia ekspansji. No niestety teraz użył tego, będzie gonił Roachami i Hydrami. Swarmhostym wycofały się, Locusty spróbują... to może być ładne! A i ten plar oberwą, jeden padł, ale tylko i wyłącznie jeden, reszta została bardzo szybko ubita. Gdyby tak oldschoolowo rzucić Fangala i przytrzymać tą armię, to jest problem! Duża ilość zelotów jest problemem. Chociaż spakował je do War Prisma, część zostawił u góry, część będzie wrzucał do maina. Prawidłowo mana. W mainie to już siedzi, ekspansja jest teraz atakowana. Oj, trochę tego będzie, tej zabawy. Ale ekspansję rozwal. Nie, no mana to już ma, chyba wygrała. Mimo, że zobaczcie, mana ma mniejszą armię, ale wygrywa, bo Locusty no bez dodatkowego wsparcia sobie nie radzą. Po prostu sobie nie poradzą, tylko jak jeszcze jeden Storm poleci na nie, to zobaczcie, co się z Locustami dzieje. Warping kolejnej porcji zelotów w mainie. Hydry
co tam padają, cała armia Protosa jest zerget podzielona, chociaż Protos, jak widzimy, ma trochę mało tego wszystkiego. Przydałoby się nowo działal, ekspansję zniszczył, eko rozwala, mana, 5 baz do 3, snuta, 74 harvester do 42 i mana walczy pod bazą przeciwnika, nawet jak wszystkie oddziały to straci, to i tak zdąży się odbudować, musi zdążyć się odbudować. Locust Swarm Hostów zostało tylko 6 sztuk, no przecież to jest dokładnie tyle co nic. Okej. No i co? Poleciały Swarmhosty. Aha. Teraz na Psionic Storm jakiś. Poleciało, jeden, drugi i trzeci, czwarty, pięknie, o, ależ go tutaj zastormował. Zobaczenie armii jest takie same, to oznacza, że zeloty za chwileczkę potną. GG, 1-0 dla Many. A jak jest 1-0 dla Many, to klikamy w link na Allegro, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy. Kliku, kliku, klik. Dobra. Na razie. Cześć. Macie, zobaczcie sobie piękne, piękne morze. To czy tutaj musi tak pizgać, za przeproszeniem.